samochody elektryczne, ładowarki i zmieniająca się na naszych oczach branża motoryzacyjna. To jest podsumowanie roku na CIRE, wideo przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich 12 miesięcy. Jaki to był rok dla europejskiej i polskiej elektromobilności? Na pewno jest to rok dynamiczny. Wiele różnych, po pierwsze, przepisów i regulacji zostało zaimplementowanych. Między innymi tutaj mówię o AFIR-ze, który stymuluje Polskę i inne kraje do budowy infrastruktury do samochodów elektrycznych i zwiększenia ilości ogólnie floty w samochodach elektrycznych. W samej Polsce na chwilę obecną mamy 47 tysięcy samochodów elektrycznych. Te liczby z roku na rok są, jakby wzrosty są znaczące, natomiast ciągle te liczby nie są imponujące w stosunku do innych krajów. Również wzrosła ilość stacji ładowania. Łącznie mamy 3200 stacji ładowania, z tego ponad 2000 stacji wolnych AC i ponad 1000 stacji DC. Na rynku polskim jest bardzo dużo różnych operatorów, polskich i zagranicznych. Na chwilę obecną można naliczyć około kilkunastu operatorów, którzy już teraz konkurują ze sobą wzajemnie a propos lokalizacji. I chyba patrząc na wyzwania tej elektromobilności, nie jest to kwestia jakby finansowania, raczej pozyskania odpowiedniej lokalizacji i oczywiście to, co się nie zmieniło cały czas, szybkiego przyłącza, które można doprowadzić do danej lokalizacji. Tutaj wspomniałem we wstępie do naszego podsumowania roku o tej zmieniającej się na naszych oczach motoryzacji, ale cała elektromobilność to jest bardzo dużo nowych zjawisk, nowych graczy, którzy się pojawiają, albo graczy, którzy mieli zupełnie inny core business. Gdybyśmy spróbowali sobie zdefiniować właśnie takimi zjawiskami ostatnie 12 miesięcy, to co tutaj jest najistotniejsze w Pani ocenie? To, co jest ważne, że wiele, patrząc na koncerny paliwowe, z jednej strony żyją ze sprzedaży paliw i pewne działania, które realizują, jest wejście w elektromobilność, jednak wielu nowych graczy, właśnie operatorów, którzy wchodzą na rynek, mogą tą pozycję zagrozić takim dużym koncernom, bo jakby próg wejścia do budowy infrastruktury nie jest aż taki duży, jak na przykład budowy rafinerii, czyli jakby stacji paliw. Więc rzeczywiście ten rynek w przyszłości już teraz zaczyna się dywersyfikować co do dostawcy tego paliwa, którym w tym momencie jest prąd przez stację ładowania. I teraz jest ogromne wyzwanie dla takich koncernów, żeby szybko, sprawnie podążać ścieżką elektromobilności, bo czytając plan wielu koncernów zagranicznych, którzy również mają swoje siedziby w Polsce, a propos elektryfikacji ich flot samochodowych. Wiele firm od roku 2030 deklaruje pełną zeroemisyjność swojej floty samochodowej. Czyli jeżeli odpowiednie firmy się nie zaangażują w budowę infrastruktury do ładowania, przygotowanie odpowiedniej oferty, dobrego użytkowania tych stacji ładowania poprzez taki bycie user friendly, czy poprzez właśnie odpowiednie karty paliwowe, inni gracze mniejsi mogą na tym rynku dużo namieszać. Duże koncerny motoryzacyjne, wspomina Pani o nich, bo oni są istotnymi graczami w tym segmencie, wykonali w tym kończącym się roku takie dwa zwroty przez rufę. Najpierw bardzo mocno zboldowali swoje plany produkcyjne, niesieni takim entuzjazmem, jeżeli chodzi o zainteresowanie klientów, bo w badaniach dużo osób deklaruje, że następnym samochodem może być elektryk, a tymczasem w czwartym kwartale korygują te plany produkcyjne, bo wydaje się, że chyba nie będzie aż tak dużego zainteresowania. O co tutaj chodzi? Powiem tak, europejskie koncerny chyba nie odrobiły pracy domowej w kontekście na przykład samochodów elektrycznych. Patrząc globalnie, mamy trzech graczy, Stany Zjednoczone, Europa i Chiny. I rzeczywiście patrząc na rynek chiński, jest on fascynujący pod względem elektromobilności. W tym roku 38% sprzedaży samochodów to samochody elektryczne w Chinach. 70% całej infrastruktury do ładowania na całym świecie jest zlokalizowane w Chinach. Ta produkcja tych samochodów również jest w Chinach. Te samochody chińskie są ładne, dobrze wyposażone, bardzo dobre mają zasięgi i parametry techniczne, wchodzą już na rynek europejski i
takie jest doświadczenie, jest pewien taki dystans do tych marek chińskich, natomiast one szturmem wchodzą na rynki europejskie, klientom zaczynają się podobać i rzeczywiście często chcąc wybrać samochód elektryczny, potencjalny klient się zastanowi a propos tego samochodu. Stąd jakby patrząc na przykład na koncerny europejskie, produkt, który oferują, nie zawsze jest dobry i odpowiedni dla tego klienta. Więc tutaj jeszcze jest czas, ale trzeba zdecydowanie, jeżeli Europa ma być aktywna w kwestii samochodów elektrycznych i produkcji, to ma jeszcze wiele, wiele do nadrobienia. Patrzę jeszcze na mapę drogową tych zjawisk kończącego się roku. Jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, bo też zaczął się taki nowy wyścig zbrojeń, trochę też niezrozumiały dla osób, które funkcjonują w biznesie od lat, bo to największe firmy, które, umówmy się, chcą zarabiać na elektrykach, rozpoczęły wyścig o to, kto szybciej wprowadzi na rynek jak najtańszy samochód elektryczny. Nawet Elon Musk zaczął taką obietnicę eksponować w mediach. To jest próba przyciągnięcia niskobudżetowego klienta, czy zajęcie sobie miejsca w segmencie low budget, czy może po prostu inny sposób w ogóle pozyskania klienta na elektryka? Na chwilę obecną nie ma tanich samochodów dostępnych dla przysłowiowego Kowalskiego. Pierwszy krok, jaki zrobiły koncerny, to było stargetowanie klientów z zasobnym portfelem. Były to duże SUV, drogie, żeby pokazać, że te samochody te są fajne. A jak są samochody fajne, z dużymi zasięgami, na początku wdrożenia technologii, one są po prostu drogie. I stąd też w jakiś tam sposób negatywne podejście do samochodów elektrycznych przez społeczeństwo. Z jednego względu. Często mówią, że ich po prostu na to nie stać. I żeby te samochody były bardziej dostępne, niewykluczające społeczeństwa, muszą być prowadzone samochody, które są dostępne dla wszystkich. Stąd jakby stargetowanie na tańsze samochody dostępne dla osoby, która tak naprawdę chce zmienić ten samochód na elektryczny, ale na chwilę obecną jej nie stać. Natomiast też to, co warto zwrócić uwagę, to elektromobilność i daje możliwość nowych modeli biznesowych. I dla mnie takim modelem biznesowym, który zaczyna być coraz bardziej atrakcyjny, chociaż nie ma w 100% takiej bardzo dobrej oferty dla klienta w Polsce, co do wynajmu samochodu elektrycznego. Czyli żeby nie kupujemy, tylko płacimy co miesiąc opłatę miesięczną za taki samochód, gdzie mamy wliczone jakby wszystkie koszty związane z nim, z ubezpieczeniem, z naprawami, z przeglądami. I to w jakiś tam sposób pozwala zminimalizować koszty posiadania takiego samochodu. Ceny są taką Teslę, trójkę można już wynająć od kwoty mniej więcej 2,5 tysiąca złotych, tak plus minus. Więc to zaczyna być jakby atrakcyjne w stosunku do innych samochodów podobnej klasy, ale ciągle jakby te samochody nie są aż tak łatwo dostępne i tak w przystępnych cenach dla wszystkich, którzy by chcieli te samochody posiadać. W związku z tym tani samochód, który będzie dobry do miasta, będzie do carsharingu, dostępny dla zmieniającego się społeczeństwa tak naprawdę, no jest kluczem do rozwoju elektromobilności. Na koniec naszego spotkania wspomniała Pani o tym, że ten rok jest naprawdę bardzo mocno nasycony różnymi wydarzeniami, ale bądźmy też obiektywni. No, na pewno, jeżeli chodzi o liczby i polski rynek, to nie był rok wow. Tutaj nie wydarzyło się nic naprawdę spektakularnego. Jeżeli za rok o tej porze mamy powiedzieć, że na liczbach w końcu Polska ruszyła mocno do przodu, to co Pani zdaniem musi się wydarzyć? Jeszcze jest jeden ważny aspekt elektromobilności, transport ciężki, który w tym roku również był poruszany. W Polsce nie ma do tej pory żadnej infrastruktury, żadnej stacji ładowania, która obsługuje transport ciężki. A wiadomo, transport, logistyka jest ważnym elementem polskiej gospodarki. I tutaj jest ogromne pole do działania dla operatorów, a także dla segmentu związanego z transportem ciężkim. Pojazdy są dostępne, klienci powoli interesują się takimi pojazdami, ale często ten aspekt infrastruktury do ładowania dla tych pojazdów jest trudnym elementem, żeby wdrożyć te pojazdy. Więc
To, co musiałoby się zadziać, to rzeczywiście szybka budowa infrastruktury do ładowania, ale już nie pojedynczych stacji, tylko hubów ładowania dużej mocy, wielostanowiskowych. I patrząc nawet naszych sąsiadów polskich, to już jest w innych krajach, na Litwie, Łotwie, już takie stacje są, a w Polsce tak naprawdę trudno znaleźć taką możliwości naładowania wielostanowiskowe przy trasach, w szczególności przy korytarzach transportowych. Czyli w tym trójkącie wartości, które najmocniej rezonują na decyzję konsumencką, gdzie mamy cenę, infrastrukturę i kredyt albo dotację, pani obsadza, że infrastruktura może być tym kołem zamachowym? Uważam, że tak, że ci, którzy mogą sobie pozwolić na samochody elektryczne, jeszcze się nie decydują. Główny powód mówią, że jakby do miasta takim samochodem mogliby sobie pojeździć, natomiast chcąc, nie zmieniając swoich przyzwyczajeń czy wypełniając swoje obowiązki zawodowe, jednak ten przejazd z punktu A do punktu B w Polsce i poza nią nie jest tak komfortowy jak samochodem spalinowym. Jest to możliwe, natomiast to ciągle wymaga przygotowania, trochę szczęścia, że na danej ładowarce ktoś inny nie ładuje, więc rzeczywiście to jest największy według mnie ciągle przeszkoda wdrożenia elektromobilności na pełną skalę. Bardzo dziękuję za Pani perspektywę. Dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo.